To tam nie patrzcie, bo to jest syf. Do tego w ogóle, tu nie powinno nic, i tak nie będziecie tego widzieli, także nie zwracajcie w ogóle na to uwagi. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy. Zapewne wielu z was zadaje sobie pytanie, gdzie mam pójść do szkoły? Mówię oczywiście o gimnazjalistach, ponieważ jakoś w tym temacie cały czas krążymy i nadal w tym temacie pozostanę. Poprzedni odcinek dotyczył testów gimnazjalnych, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył wyboru szkoły. Lepsze technikum, a może lepsze liceum? No właśnie, porównamy to sobie i mniej więcej zastanowimy się nad tym, co jest lepsze do wyboru, bo przede wszystkim pisaliście testy gimnazjalne po to, by zdobyć jak najwięcej punktów i wykorzystać to w wyborze szkoły. Ale żeby wybór był ważny i dobry, trzeba się nad tym trochę zastanowić. Na samym początku zadajcie sobie pytanie, czy w ogóle dacie radę w liceum, bo ja oczywiście nie neguję jakby tego, że technikum wcale jest łatwiejsze, bo czasem też jest i trudniejsze, bo czeka was również egzamin, który pokazuje to, czy wyrobiliście sobie, jeżeli oczywiście pójdziecie na daną profesję, powiedzmy informatyka, czy wyrobiliście sobie na tyle to wszystko, by zdać taki egzamin technika, w tym wypadku informatyka. Będę to mówił na swoim przykładzie, bo oczywiście ja byłem w technikum informatycznym i wielu z was właśnie zadaje mi pytanie: ej Żyżej, co wybrać? Warto iść do technikum informatycznego, a może wybrać hotelarskie, ekonomiczne, gastronomiczne, czy jakiekolwiek inne? Macie jeszcze przecież do wyboru liceum. No właśnie, jest wiele profili również w liceum. Wybierając liceum, musicie mieć jedną bardzo ważną myśl w głowie. Technikum, idąc tam, wszyscy, którzy idą, znaczy to zdanie jakby nie miało sensu, ale osoby, które idą do technikum, mają co roku dodatkowo przedmiot, który wiąże się z ich profesją. Jeżeli, jak wspomniałem, mamy informatyków, no to oni mają tam takie przedmioty jak multimedia, kolejny rok to 2 lekcje programowania, kolejny rok to 3 lekcje programowania. To wszystko zależy od technikum, jak to wszystko jest ustalone. W liceum jest tak, że macie nadmiar tych wszystkich informacji, które nie do końca są wam potrzebne, ale musicie je umieć, ponieważ przeważnie nauczyciele w liceum niestety są bardziej wymagający. Czy to dobrze, czy to źle, to już pozostawiam wam, więc przede wszystkim na samym początku musicie się zastanowić, czy dacie radę w liceum, ponieważ jest tam o wiele, wiele więcej nauki. Drugą sprawą jest to, że część osób wybierając szkołę myśli: a, bo moja koleżanka czy mój kolega idą właśnie na tą profesję, czy idą do tego liceum, wybierając ten profil. Nie kierujcie się tym. Oni będą z wami jeszcze przez najbliższe 3-4 lata, po czym później was zostawią. Biorąc pod uwagę to, że już technikum mam za sobą i minął rok czasu od tego wydarzenia, to powiem wam, że w obecnej chwili utrzymuję kontakt z jakimiś, na jednej ręce policzę, osobami, które były w mojej klasie. Także te osoby, w zależności od klasy oczywiście, będą ze sobą rozmawiały, ale nigdy nie będą wszyscy przebiegać przez całe wasze życie. Także wybierając szkołę, nie kierujcie się znajomymi. Kolejna sprawa to punkty, bo w końcu za nie niby dostaje się do szkoły. No właśnie, tylko jest pytanie, do jakiej? Bo w mniejszych miastach, zapewne jak będziecie wybierali, tam dużej roli nie odgrywają te punkty. Tam nie ma jakiejś selekcji, bo te szkoły po prostu przyjmują nabór. W moim na przykład 20-tysięcznym mieście to jest tak, że przyjmują wszystkich. Tam, gdzie ktoś chce iść, to spoko. Jedyną opcją jest to, że wybierając się na profil, który jest bardzo rzadki i liczba osób, która będzie chciała wybrać się na dany profil, będzie zbyt mała, to ten profil zamknął. Miałem takiego znajomego, który właśnie miał iść do liceum, oczywiście w mojej klasie, miał iść do liceum, miał iść na dany profil, niestety ten profil został zamknięty, no i został on zmuszony wybrać technikum. Wybrał, czy żałuje, nie wiem, musicie go zapytać sami, widzieliście go ostatnio na vlogu, być może on wam odpowie, myślę, że nie, ponieważ ekipa, która się znalazła, była bardzo fajna i zresztą byliśmy klasą, która składała się z samych facetów, więc sobie możecie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli wasi rodzice będą męczyli was o to, byście uzyskali jak najlepsze oceny, to po części mają rację, a po części nie.
Część z was zapewne przykłada się do nauki właśnie przez swoje aspiracje, przez aspiracje swoich rodziców, przez to, że chcecie zostać jakimiś wysoko położonymi osobami w urzędzie, czy po prostu dobrze zarabiać. Słuchajcie, to jest gimnazjum, tutaj wszystko jakby jest taką drobnym początkiem tego wszystkiego. Dopiero w technikum kształtujecie się na osobę gdzieś, która ma swoje poglądy, może już ewentualnie posiada już jakieś swoje pieniądze i jest osobą, która w końcu staje się pełnoletnia, no i może coś w naszym państwie działać, może iść głosować, wkrótce zresztą mamy wybory, więc być może część z was również będzie się wybierała, część osób, która ogląda to Prorozmawiajmy. No ale mówimy o gimnazjalistach. Słuchajcie, oceny są ważne, ale nie są najważniejsze. Liczy się jakby wybór samej szkoły, bo może to być szkoła, która ma dobrą opinię, ale co z tego, jeżeli liczy się matura? Zauważcie, że wybierając szkołę, popatrzcie na wyniki maturalne. Jak dani nauczyciele w danej szkole przygotowują was jako uczniów do tego, byście jakby przebiegli przez całą maturę jak najlepiej. Czyli zdobyli najwięcej punktów, procentów czy czegokolwiek, jakby to nie licząc. Po prostu chodzi o proces przygotowania przez te 3-4 lata w danej szkole. Niekoniecznie liceum musi być lepsze od technikum, ponieważ gdzieś istnieje taka jakby historia, że liceum jest niby lepsze od technikum. Ale gdzie to jest napisane? Bo ja nie wiem. I ostatnia, najważniejsza rzecz. Zastanówcie się, co chcecie robić w waszym życiu. Bo być może wasi rodzice będą kazali wam iść do liceum, ale wy uparcie jesteście w stwierdzeniu, że chcecie być przecież informatykami. Ja chcę być informatykiem, ja chcę być osobą, która zarządza komputerami, sieciami, bazami czy czymkolwiek innym. Po prostu siedzicie w informatyce, a może ty chcesz być kucharzem, chcesz gotować fajne dania, przyrządzać nietypowe... Nie wiem jak to nazwać, cholera. Ale po prostu macie swoje marzenia, to powiedzcie to swoim rodzicom, niech oni nie patrzą na to, że mają swoje aspiracje. Róbcie to, co wy kochacie. Wybierzcie szkołę, do której wy chcecie iść, a nie do której wasi rodzice, znajomi, ciotki, babcie czy ktokolwiek inny każe iść. Bo to wasze życie. I to wy decydujecie o nim, a nie ktoś inny. Mimo, że nawet nie macie 18 lat. To pamiętajcie. Albo nie wiem, po prostu pokażcie to wideo waszym rodzicom. Ta, ej, halo! Rodzicu, witam. Witam serdecznie. Słuchaj, jeżeli twoje dziecko nie wie do jakiej szkoły chce iść, ale wie jakie ma marzenia, jakie ma priorytety, to niech wybierze szkołę, która jest z tym związana. Niech nie wybiera szkoły, do której ty, tak, ty masz aspirację, żeby twoje dziecko poszło. I bang. I bang, wasi rodzice są przekupieni. Oni teraz w tej chwili robią tak, kurde nie, ja wychodzę. Także mam nadzieję, że pomogłem, moi drodzy. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo widziałem pod ostatnim odcinkiem naszych testów gimnazjalnych zostawiliście masę fajnych komentarzy i dziękuję wam bardzo serdecznie za to. Zostawiliście też masę łapek w górę, to bardzo motywuje i cieszę się, że to co ja gadam w jakimś stopniu wam pomaga. Tymczasem zapraszam was na mojego Facebooka facebook.com/djpaloside. Thumbs up, oczywiście odwiedźcie również mojego Instagrama, wszystko znajdziecie w opisie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa, pa!